Siemka ludziska, jestem Harry, pykamy sobie w Minecraft, jest to seryjka Harry Craft. W poprzednim odcinku tutaj pokazywałem wam kopalnię. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, dokąd prowadzi ta droga i przyszli goście, moi drodzy. Ja bym chciał wziąć jeszcze tarczę, bo w ogóle tarczy nie mam. Więc zanim pójdziemy tutaj, gdziekolwiek weźmiemy tarczę. Zbytnio się nic nie pozmieniało, bo nagrywam ten odcinek zaraz po tamtym. Więc tutaj tak to wygląda. Tu nie to. Okej. Okay. O. Dobra. Gdzie jest safe? Tutaj safe. Chciałbym jeden to. I tutaj gdzie jest drewno, nie? Jedzenie. Drewno jest tutaj, nie? Tak. Dajcie mi drewno. Okej. Okay. Kurde. Czekajcie, żeby nie latać tutaj. To ja się tutaj to gdzieś postawię, o. Tarcza jest, dobra, mamy to. Tutaj są różne. O, gdzie takie? Dobra, to na razie damy tutaj. To damy tu. I możemy lecieć do... nie, dobra, to jest farma, nie. Tędy droga. Lecimy do góry, moi drodzy, i rozprawimy się z tymi tutaj i lecimy tutaj z tym, gdzie pokażę wam, gdzie oni są. Tam są ty. To jest mój kawałek podłogi. Dobra. 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 No. Okej, mamy to. Postęp dokonany, wygnanie na żądanie. Ile, o kurde, ile to się teraz będzie trzymać, dobra. Dobra, to na razie możemy tutaj zrobić tak. I ogólnie, jeśli spytać się, jak długa jest ta ścieżka, to ta ścieżka odtąd, od tej kratki, ma 500 kratek. Tak, ma 500 kratek w tamtą stronę. I słońce zachodzi. Więc lecimy, moi drodzy. Tutaj nie wiem, po prostu chciałem mieć ścieżkę, bo wiadomo, że jak gdzieś idę, to żeby się stracić, to wiecie, ścieżka będzie, to będę wiedział, że jestem już praktycznie u siebie, tak? A po prostu ścieżki się przydają. Tutaj mamy pierwsze 100 metrów. Zaznaczyłem sobie 100 kratek. Dokładnie w tym tutaj. I tak jest to 100 kratek, moi drodzy. No i tak to wygląda. Trochę musiałem tutaj tereny przekształcić, bo jak widzicie, tutaj tak to wygląda. No, nie dają nam nic spokoju, no. Dobra. I ostatni, jeszcze raz. Jeszcze nie. O ty. Paruwo, no dobra. Mamy tutaj trochę tego. Będę się musiał zrobić jedonko. I dobra, i lecimy dalej. Tutaj po prawej stronie, o właśnie, będziemy mieć wioskę. Więc tą wioskę też się tutaj przerobimy. I tutaj gdzieś zrobimy ścieżkę. Tu albo tam dalej. I tu mamy 200 kratek dopiero, moi drodzy. A patrz, ile my już przeszliśmy. No, ta wioska będzie przerobiona na jakąś sensowniejszą, moi drodzy. I już się powoli robi zmrok, moi drodzy. Tam już są dwa pająki. Ale to nic, my tutaj damy radę ze wszystkim. Dobra. Dobra, mamy to. Okej, okay. I mamy, okej. Okay. I mamy tutaj 300 kratek. Więc zostało nam 200. Więc lecimy dalej, moi drodzy. Tutaj też musiałem... No znowu klipery? Serio? Kurde, blaszka, no. Ale zaraz wujkami latają ty. No chyba w jakimś Battle Royale ty. Proszę dalej od ścieżki tutaj, bo mi się nie chce jej naprawiać. Bo jak ona się znowu rozdupczy, to nie wiem kiedy ją naprawię. No. Dobra, mamy to. Okej, okay, więc lecimy dalej. Nie bójcie się, tam będziemy mieli gdzie spać. Jakby co, tutaj mamy 400 kratek, już widzimy. I widzicie już, tak, z daleka widzicie, 400 kratek. I tam już jest
500 kratek i już powinniście się po tytule zorientować, że chodzi też o wieżę. Więc tutaj nie tylko droga wam pokazuje, jak wygląda, ale też wieżyczka, którą tutaj zbudowałem na skrzyżowaniu, bo tutaj jest skrzyżowanie. Tutaj ogólnie musiałem to całe przerobić wzgórze. I to tutaj, co widzicie, to jest po prostu zrobione przeze mnie, żeby to jakoś sensownie wyglądało. I tutaj mamy 500 kratek, moi drodzy. Tu, dotąd do tego skrzyżowania. I potem odtąd, od tego kratki, będzie znowu 100, 200, 300, 400 kratek. Tutaj będzie tak samo. I tutaj też tak samo. Tutaj na razie mamy chyba około 100 kratek, moi drodzy. No. No, bo tutaj też mi ten lód przeszkadzał, musiałem wszystko przerobić. Ale tutaj na razie mamy 100 kratek. Nie bójcie się, to są 4 strony świata. I te, no w końcu nas, w końcu któraś droga zaprowadzi nas do innego biomu, tak? Też staram się po prostu zbytnio nie przerabiać tutaj otoczenia. Tak, widzicie, tak, tu jest to po prostu opa. Do góry, jak jest na przykład. Jak tędy idzie droga, tędy, to po prostu to trochę ucinam i tyle. I więcej nie kombinuję. Staram się robić ścieżkę na terenie taki, jaki jest, żeby tutaj nic nie przerabiać, nic nie robić. Po prostu jak jest jakaś górka, to po prostu robimy tak, tam się widzieli. No i tyle, no. Tutaj zbytnio się nie namyczyłem, tutaj ogólnie miałem... No, chciałem tutaj 500 kratek zrobić ten. Nie wiedziałem, że to aż tak daleko wyjdzie. Ogólnie tutaj, czekajcie, dajcie mi. Panie, wypadł mi stąd, wypadł mi stąd. Całe szczęście jeden przyszedł. Tutaj akurat się aż tak nie namęczyłem. Tutaj te tutaj robienie tej drogi to było, można powiedzieć, przyjemne. Takie przyjemne, bez pośpiechu, na spokojnie, pyk, pyk, pyk się robiło. Teren się tutaj robił pod siebie, tutaj musiałem to przerobić jedynie. Tutaj ten lód możliwe zamienię na ziemię. Tamtą dziurę zostawię, bo tam jest kopalnia, znaczy jaskinia tutaj. Ogólnie tam jest. Więc ten teren, to ten cały lód będzie przerobiony. I tutaj te lody też. Na razie tutaj ten lód będę przerabiał tylko na potrzeby ścieżki. Tutaj na przykład tak będzie, to nie będę tego przerabiał na razie, bo nie widzę potrzeby. Będę tylko przerywał tylko ten, na którym powinna być tu ścieżka. Czyli jak tu będzie ścieżka, to tylko to będzie przerywane na dirta. I jeśli chodzi o to, moi drodzy, o tą wieżyczkę, no chciałem tutaj zbudować samą wieżyczkę, ale no, że była taka pusta, że stała taka samotna, to więc potem dobudowałem tutaj tą małą chałupkę. No i potem jeszcze dobudowałem podziemne pomieszczenie tutaj, żeby było jeszcze większe. Dajcie sekundkę. A, dobra, bo od tego generatora suszy. No i tak to tutaj wygląda. Jeszcze tą drogę będę oświetlał jakoś. Możliwe tymi latarniami jakoś. Tutaj. Żeby to było ten, żeby tu było światło i żeby w miarę, żeby potwory tutaj się nie respawniły na tej ścieżce. Więc będzie ulepszana. A na razie jest jaka jest, więc na razie skręcamy tutaj jeszcze do wieży. Tutaj. Tutaj jest główne wejście. Ona to jest małe tutaj, jak widzicie. Aha. Ach, to takie malusieńkie. Więc dobra, idziemy do środka. Środek wygląda tak. Mały, przytulny. Jak to się nazywało? Nie pamiętam. Ale to do wytwarzania. Tutaj pusta skrzynia, dwa piece, jakiś stolik po prostu i łóżko, w którym się prześpimy, moi drodzy. Tutaj. Okej, i tak to wygląda w dzień. Tutaj mamy, jakby co to, jakby chodzi o to, to to jest tutaj to. No po prostu tak postanowiłem to zostawić, bo tak. No, bo żeby tutaj miało też swój urok, żeby jakaś belka tutaj to podtrzymuje. Tutaj to tak, no 3x3 mało miejsca, bo nie potrzeba więcej tak na takie wieżyczki. Tutaj pierwsze pięterko. Tutaj pochodnie. I tutaj druga strona. Tak wygląda tutaj wieżyczka na samej górze.
Widać w każdą stronę w miarę daleko. Ja mam changi, znaczy ten widoczność, odległość, no trochę ograniczoną. Tutaj, czekajcie. Postęp ustawienia. Język, odstosowanie skórki, ustawienia graficzne. Zasięg render 6. Damy do 10. Gotowe, gotowe, gotowe. O, do 10. O, jak mi ścina teraz, dobra, trochę mi ścięło. No i teraz już, o, jak mi ścina, dlatego też mam na 6 czanach, ale widzicie, na 10 czanach widzimy całą tą górę, tam widzimy daleko, tutaj widzimy całe 100 kratek, jeszcze dalej, i tutaj też widzimy na pewno ponad 100 kratek, ale że mi się tutaj, ja na właśnie graficzne, ja właśnie, gotowy powrót do gry, ja właśnie a tutaj na przykład nie widać już całej, nie? Po prostu ja z względu nagrywania mam tutaj mniej czanów, żeby mi gra płynniej chodziła i żeby się film nie zacinał. Ale tutaj jak nie nagrywam, to mam więcej czanów i wtedy więcej widzę, tak? Więc też tutaj fajnie. I tak to tutaj wieżyczka wygląda, jeszcze tylko tutaj pokażę podziemia. Znaczy to są takie małe pomieszczonko tylko. Tutaj akurat szału nie ma, które znajduje się tu. Tutaj wykorzystałem po prostu tą wolną przestrzeń, moi drodzy. Bo tutaj było dużo wolnej przestrzeni. Jest 5 łóżek dla żołnierzy tutaj stacjonujących na tym skrzyżowaniu w razie W. Ich zbroje, każdy ma osobną skrzynię. Tutaj jest jakiś stół, po co więcej. No jakbym miał wełnę, to by jeszcze tutaj był dywan. Może w przyszłości tutaj to bardziej rozbuduję, jakieś tutaj pomieszczenie kolejne, zobaczymy. Ale na razie to tak wygląda. No, szału nie ma. Tutaj prostokącik. Jakoś tutaj mógłbym to bardziej ulepszyć, jakiś obraz dodać. Tutaj jakieś różne rzeczy. Ale na razie nie chciałem, bo tutaj byłem wymęczony tym kopaniem, więc takie coś sobie zrobiłem. Tutaj są te klapy. Mam nadzieję, że wam tutaj też się to spodoba. Możecie pisać tutaj w komentarzach, co o tym myślicie. Jak myślicie o tutaj o tej wieżyczce, o tym skrzyżowaniu. Tutaj, moi drodzy. Tak wygląda całkowicie pomieszczenie. Tutaj jeszcze luk. Bardziej z też tego kąta. Tak wygląda, moi drodzy. Jeszcze tutaj szybki przelot. No wieża jak wieża, tutaj jeszcze szybki przelot. Moi drodzy, tak to wygląda tutaj z boku. O, mała kanciapa, ale jest zawsze coś. Zawsze gdzie mają ludzie stacjonować i się ogrzać. Nie, bardziej z tej strony bym chciał. O, i proszę jeszcze z tej strony luk. Jak to tutaj się prezentuje z dołu. No, taka prosta wieża tutaj z opcją zamieszkania. Albo dla żołnierzy w trakcie zmiany 8-godzinnej albo 12-godzinnej, moi drodzy. Więc co, teraz wracamy, no. Tutaj na razie tam chyba już mniej więcej byłem, bo tam byłem w tej wiosce i gdzieś tam te tereny szłem. Więc na razie będę tą ścieżkę tutaj pogłębiał, raczej bardziej kierował się w tamtą stronę ze ścieżką, albo też z tamtą i tutaj, tak. Tą na razie tutaj zostawię. Na razie tu i ten kierunek. No w celu też poszukania innego biomu, tak? W końcu mamy cały czas. Nie dlatego, żeby się przenieść, ale żeby po prostu pozyskać też inne rodzaje materiałów, tak? Na przykład drewno. Na przykład z samego drewna, tak? Bo mamy na razie jeden rodzaj drewna. I tutaj, no na przykład chciałem coś budować, a nie da rady, bo mamy tylko jeden rodzaj drewna, tak? Więc fajnie, by my mieliśmy więcej rodzajów. Tutaj drewienka, moi drodzy. I co? I tutaj na razie by było to w sumie na tyle w tym odcinku, tylko to chciałem pokazać. Takie tutaj zmiany. Mam nadzieję, że tutaj wieżyczka i ścieżka i koncepcja ścieżki. Oj, tutaj nie dodałem tego, dobra. To się potem będę musiał tutaj to zmienić, jak będę tutaj szedł. Widzicie, no nie ma nic zbyt podkoloryzowane, tak idzie. Ścieżka idzie tak, idzie teren. Po prostu staram się to tak tutaj robić. No chyba, że było takie wzniesienie. A tutaj na przykład takie coś na krawędzi góry.
Bo to trochę tak dziwacznie wygląda, no ale jakoś tak to się zrobiło. Mam nadzieję, że aż tak to tragicznie nie wygląda. Może w przyszłości to zmienię. Tutaj. No i co? Nie, możecie pisać. A, wiem, że się powtarzam, ale no, już na to nic nie poradzę. Piszcie w komentarzach, co tutaj o koncepcji ścieżki w nieznane myślicie. Czy to dobry pomysł, czy nie? Tutaj, moi drodzy. Teraz też wpadłem na taki pomysł, żeby tam nie stał sam dom. Więc tutaj, bo myślałem, żeby zrobić taki mały park, tak? Taki mały park z drzewek jakieś. No wielko, może nie wielko, może szerokości tak, ale nie, może nie takiej wielkości jak to, ale taki mały tutaj lasek, park z kurde, małym bajorkiem wody. Tutaj jakieś ławeczki, oświetlenie. Taki, żeby był klimacik, żeby tutaj się gdzieś usiąść. I tutaj na przykład jakiś ogród zrobić po prawej. Jakiś ogród zrobić, to by też nie był głupi pomysł, żeby coś tutaj urozmaicić. I za domem też by się coś tutaj wymyśliło. Właśnie, jaki się prezentuje teren za domem? Bo dokładnie nie pamiętam. Tam chyba była woda? Tak, i lód, tak, właśnie. O, tutaj też jeszcze nie do końca zrobione. Dobra, tutaj też by dało się coś zrobić, żeby to poszerzyć. I tutaj też coś wybudować fajnego. Coś innego, tak. Żeby to był rozległy teren. A nie tylko sam dom, żeby to było jakoś urozmaicone, moi drodzy. Tutaj. Nie wiem, da się wszystko wymyśleć. Więc tutaj wszystkie wasze pytania, to co myślicie, piszcie w komentarzach. Ja wracam do swojego pokoju. Tutaj, a raczej pojedzenie jeszcze tutaj. W sumie. I to odłożenie kilku rzeczy. Bo akurat zgłodniałem. Tutaj mamy drewno. Tu mamy to, o. To mamy tu. Drewno i tu mamy różne, nie? Jeszcze nie podpisane, tak. Okej. To też tu damy. To tu. Tu mamy chyba safe. Tak, a tu jedzenie. Więc jedzenie. O, weźmiemy się tutaj to. Przetopimy. Węgiel mamy tutaj chyba gdzieś. Tak, tu. Tak, mamy tylko 8 wystarczy. Tylko pytanie, czy mamy tutaj drewno. Chyba nie mamy tam nigdzie tutaj pieca. To zrobimy sobie tutaj, o. No właśnie, to już wiemy, co tutaj wybudować. Na razie jeden wystarczy tutaj, żeby postawić gdzieś o tu. Niech się mi to tutaj przetapia. Tak. Dobra, niech się to przetapia, potem się po to przyjdę. I co, moi drodzy, to by było na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Tutaj. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Ja dziękuję za uwagę. I tak, jeśli film się spodobał, duża łapa w górę. Przede wszystkim subskrypcja z dzwoneczkiem tam pod filmem. Oczywiście ma być szara, nie czerwona. Daj dzwoneczek, żeby być na bieżąco z filmami. Daj komentarz, dam ci serducho. Jeszcze raz, ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia do następnego odcinka. Elo, na razie.